Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Kominiarz Aleks. O, witam Pana Stanisława. Pytanko pierwsze odnośnie Pańskiej propozycji konstytucji. W nawiązaniu do artykułu 5 z rozdziału 1, w którym mowa o karze śmierci za umyślne morderstwo, czy kwalifikuje się pod to także aborcja? Rzecz jasna, umyślna, zarówno skrobana, jak i farmakologiczna. I czy ewentualnie przy skrobanej odpowiedzialność dzieli się na wykonawcę, czyli lekarza, cyngla i pacjenta, zleceniodawcę? A drugie zapytanie to zaraz jeszcze do tego wrócimy. Natomiast co do kary śmierci, czy tam kary w przypadku skrobanki. No ja napisałem projekt takiej ustawy chyba jeszcze w 91 roku, jak się po raz pierwszy dyskusja na ten temat tutaj pojawiła, to zaproponowałem uchwalenie ustawy temu poświęconej, która się składała z jednego zdania, mianowicie dodatkowego paragrafu do artykułu 148 Kodeksu Karnego. Jak wiadomo, artykuł 148 Kodeksu Karnego mówił o zabójstwie człowieka, tam kto zabija człowieka i tak dalej. No i ten paragraf, który ja proponowałem, miał treść następującą. W razie zabójstwa dziecka jeszcze nieurodzonego, sąd może podżegacza uwolnić od kary. I to była cała ustawa. Tam, krótko mówiąc, polegała na dopisaniu tego paragrafu do artykułu 148 Kodeksu Karnego. Co to oznaczało? No, że aborcja traktowana jest przez prawo karne w Polsce jako zabójstwo, bo tam było wyraźnie stwierdzone, że w przypadku zabójstwa dziecka jeszcze nieurodzonego i tak dalej. Czyli dziecko nieurodzone jest traktowane jako człowiek i to przerwanie jego życia byłoby traktowane jako zabójstwo człowieka. No i tutaj słusznie Pan zwraca uwagę, że mamy do czynienia z dwoma sprawcami takiego przestępstwa, mianowicie z bezpośrednim wykonawcą tego zabójstwa i z podżegaczem, bo kobieta na ogół, no chyba, że ma to pani Joanna Parniewska, ale to inne kobiety to same sobie tego zabiegu nie robią. Tylko więc z punktu widzenia prawnego są podżegaczami, dlatego że zachęcają innych do popełnienia tego przestępstwa. No i tutaj, ponieważ wszystkich takich przypadków często się zdarza tak, że ta kobieta w ciąży jest zaszczuwana nie tylko przez dobiegacza, ale jeszcze przez innych tam ze swojego otoczenia ludzi, żeby tam na nią naciskają, żeby tę skrobankę sobie zrobiła. No ona tam nie chce, no ale presji ulega, więc w tej sytuacji uważałem i uważam nadal, że wymierzanie jej kary byłoby już takim nadmiernym okrucieństwem. Natomiast dlatego zostawiłem furtkę, żeby sąd tutaj mógł decydować, czy taką osobę karać, czy nie. Dlatego tam ten przepis, ten paragraf miał brzmienie takie, że w takim przypadku sąd może podżegacza uwolnić od kary, od winy to nie, ale od kary tak, żeby już tego małpiego okrucieństwa nadmiernego uniknąć. Natomiast jeśli chodzi o samego wykonawcę, no to byłoby traktowane jako zabójstwo człowieka, a w przypadku zabójstwa człowieka, ja zresztą kolejną taką ustawę, projekt ustawy napisałem o przywrócenie kary śmierci za zabójstwo z winy umyślnej, groziłaby kara śmierci. No i też sądy by o tym decydowały, biorąc pod uwagę również motywy sprawcy, czy działał z niskich pobudek, na przykład wyłącznie z chęci zysku, czy te
czy też pod wpływem współczucia. No, no ale to, jak mówię, to nie jest zadanie ustawodawcy, bo wszystkie te okoliczności tam są opisane w kodeksie karnym i nie widziałem żadnego powodu, żeby w tych ustawach to wszystko powtarzać, bo to wszystko już jest w części ogólnej kodeksu karnego. No i tyle. I teraz przechodzę do drugiej części, do drugiego pytania. A drugie zapytanie odnośnie traktatów międzynarodowych. Mówi pan, że nasi przywódcy nie są w stanie powiedzieć, co w nich jest, bo nie czytali. No to nie ja mówię, to Donald Tusk się przyznał, że nie czytał traktatu lizbońskiego, że podpisał go bez czytania. Wprawdzie znaczy, ten książę małżonek się nie przyznał, ale przypuszczam, że on też go nie czytał. No i przypuszczam, że również posłowie, którzy 1 kwietnia 2008 roku głosowali za ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikowania tego traktatu, też go nie czytali. No, a nie wiem, czy go czytał pan prezydent Kaczyński. Obawiam się, że też go nie czytał. W związku z tym, no to nie ja mówię, to oni sami się przyznają, chociaż nie wszyscy. Czy to znaczy, tu pisze dalej pan Kominiarz Aleks, czy to znaczy, że po podpisaniu takich dokumentów nie otrzymuje się żadnej kopii chociażby? No, myślę, że się otrzymuje. Szary obywatel powinien sprzedaż rowerów, sformalizować w 2 egzemplarzach, a tam pozdrawiamy z rodzinką. No rzeczywiście, nie, myślę, że to nie o to chodzi, że nie ma kopii tego, takich traktatów. Są jak najbardziej, tam zresztą jest to opisane w samym tekście traktatu, że sporządza się go w takich i takich, jak międzynarodowe, to w jakich językach i tak dalej, także to wszystko jest. No ale to, że to ktoś ma kopię, to nie znaczy, że ją czytał. Tym bardziej, że ten traktat lizboński, to jeszcze trzeba dodać, rzeczywiście był do lektury, do czytania trochę trudny, bo on miał postać poprawek do 2 traktatów. Także rzeczywiście no, przeczytanie go to było dosyć pracochłonne i męczące, więc podejrzewam, że no ale teraz się okazuje, że nie bardzo wiemy, że tutaj nasi umiłowani przywódcy nie potrafią nam odpowiedzieć na proste pytanie, do czego Polska się w tym traktacie zobowiązała, a do czego nie. Pan Wojciech Sikorski. Słyszałem ostatnio, że lewacki działacz Jaś Fasola, wróć Jaś Kapela, wytoczył szanownemu panu redaktorowi proces, a że słyszałem również o 5 zarzutach, które miałby pan redaktor usłyszeć, więc zapytam się, jakie to zarzuty, ciężkie, a może nawet bardzo ciężkie. Pozdrawiam. Nie, to tak niezupełnie jest tak, jak tutaj pan pisze. Pan Jaś Kapela nie wytoczył mi procesu, tylko złożył doniesienie do prokuratury. No i to prokuratura wniosła do sądu, prokuratura na Żoliborzu, mówiąc nawiasem, jeden zarzut tylko na mnie ciąży, nie 5. Mianowicie chodzi o podanie nazwiska mojej wierzycielki, która tam postanowiła się konspirować, no i to takie, a ja takiej zbrodni się dopuściłem, że bez jej pozwolenia posłużyłem się jej nazwiskiem. Ja uważałem, że to powinienem, dlatego że no, byłem zaskoczony tym, że tu egzekucja się wobec mnie rozpoczęła. Prawie 190 tysięcy komornik ze mnie ściągnął. No i ponieważ poprosiłem czytelników o wsparcie finansowe, bo rzeczywiście straciłem w jednej chwili oszczędności całego życia, no to uważałem za stosowne poinformować ich, kto jest moim wierzycielem i z jakiego tytułu. No i tak się to stało. Więc pan Jaś Kapela rzeczywiście niebywale wstrząśnięty tą myśl o zbrodnią moją złożył doniesienie do prokuratury. Tam przy okazji mi nawymyślał od najgorszych. No ale ja się na niego nie gniewam, bo jeszcze tego brakowało, żebym się przejmował tym, co pan Kapela tutaj o mnie mówi. No
I dostałem wezwania na policję, najpierw na Pradze, nie wiem dlaczego na Pradze, bo ja tam nie mieszkam. Potem do policji na Żoliborzu, gdzie też nie mieszkam. No i tam odmówiłem wyjaśnień. Po czym pani prokurator z prokuratury dzielnicowej na Żoliborzu wysmażyła tam akt oskarżenia, pisząc, że działałem w ramach z góry powziętego zamiaru, ujawniając nazwisko mojej wierzycielki prześladowczyni. No, nie wiem skąd to wzięła, jak się o tym dowiedziała, skoro ja żadnych wyjaśnień na policji nie składałem, a ona nie widziała mnie w ogóle na oczy. No i wczoraj się odbyła ta rozprawa, jak się okazuje, pierwsza, dlatego że tam jeszcze będzie następna pod koniec września, na którą notabene pani prokurator się nie raczyła zjawić, bo bym ją zapytał, czy skąd ona się dowiedziała, czy miała wiedzę a prioryczną jakąś, czy dostąpiła objawienia, tak jak Jan Tomasz Gross. No, ale mam nadzieję, że się dowiem w końcu. Także tak to wygląda. Zarzut mam jeden tylko, także proszę tutaj się nie martwić. W naszym fachu nie ma strachu. Jeżeli niezawisły sąd, bo już jeden wyrok nakazowy w tej sprawie miałem, taką kiblówkę, no ale złożyłem sprzeciw od tego wyroku i dlatego teraz ta sprawa już z moim udziałem się toczy, a nie tam gdzieś pokątnie. Także mówiąc nawiasem, ten wyrok nakazowy wydał sąd na Żoliborzu. No i ja też byłem zdziwiony, dlaczego to sąd na Żoliborzu tutaj uznał za stosowne mnie ukarać. No i zwróciłem uwagę, że ja na Żoliborzu nigdy nie mieszkałem, a mieszkam tu w Śródmieściu i tak dalej, więc sądem właściwym byłby sąd dla Warszawy Śródmieścia. No i takie pismo tam złożyłem, na co dostałem odpowiedź sądu, w której sąd na Żoliborzu mnie pouczył, że sąd to z urzędu bada swoją właściwość miejscową, no ale nie zbadał. Nie zbadał. Nie wiem, czy mu ktoś zabronił, czy też tam po prostu nie chciało mu się. No w każdym razie 100 pociech mam z tymi niezawisłymi sądami.